przejmujemy nowy klub. Przed nami godzinka, przed niektórymi pewnie nawet sześć, poznawania korytarzy, kuluarów, składu, sztabu. No właśnie, od czego zacząć, zanim wciśniemy spację, zanim wyjdziemy na boisko. Okularki, Wodunia, wkurwik, na nich. Dwanaście krótkich kroków, zanim przejdziemy dalej, zanim wciśniemy spację, zanim chłopcy wybiegną na boisko. Cóż zrobić w pierwszym kroku, kiedy pojawia nam się tysiąc okien, tysiąc wiadomości, tysiąc różnych rzeczy, o których nic nie wiemy. Zaczynamy od kroku pierwszego, a tak naprawdę ja nazywam to krokiem zero. Sytuacja klubu. Najpierw sprawdzamy, w jakiej sytuacji klub znajduje się w tabeli. Tu jesteśmy oczywiście na początku sezonu, ale większość pewnie naszych przygód zaczynamy gdzieś w środku sezonu, więc sprawdźmy, w jakiej sytuacji w tabeli klub się znajduje, żeby natychmiast potem, przejrzawszy, jakie mecze zostały rozegrane, jakie zostały do rozegrania, w których pucharach jeszcze gramy i na ilu frontach, po zapoznaniu się z sytuacją sportową przechodzimy do etosu klubu, żeby zobaczyć, na ile jesteśmy w tej strategii, choć ją oczywiście od razu widać tutaj na tych paskach oczekiwań zarządu, w jakim stopniu te oczekiwania w momencie przejęcia przez nas klubu są już spełnione. Tym niemniej zawsze wejdźcie w etos klubu, bo tam oprócz wymagań sportowych na ten sezon, czyli to, czego od was oczekuje zarząd, dostaniecie również informacje dotyczące tego, jak macie opiekować się finansami, jakich zawodników sprowadzać do klubu, albo ewentualne wskazówki dotyczące wprowadzania młodzieży czy ściągania młodzieży do klubu, jak również wszystkie wymagania dotyczące obecnego sezonu, a czasami również sezonów kolejnych, żebyście wiedzieli, no, czy te wymagania rosną, czy nie, kiedy wygasa wasz kontrakt. Potem polecam zajrzeć do okna finansów, gdzie zobaczycie wasz budżet transferowy, wasz budżet płac i ewentualne możliwości ruchu na obu, żeby też zobaczyć, no, ile pieniędzy tak naprawdę zarząd wam daje, żeby ten etos i te cele sportowe realizować. Potem bardzo dobrym pomysłem jest wejście na okno ogólne klubu, gdzie nie tylko możemy zobaczyć, jak spisywali się nasi poprzednicy, to jest też dostępne w oknie menadżerów, ale przede wszystkim, jakie trofea klub zdobywał, jakie legendy, gwiazdy czy ulubieńcy obecnie grają w klubie, ewentualnie kogo można by już z tych, którzy zakończyli karierę, ściągnąć do klubu w roli jakichkolwiek pracowników sztabu szkoleniowego, ale również, no, jakie obiekty mamy i czy rzeczywiście tych juniorów możemy tutaj gdzieś szkolić, czy możemy na to oczekiwać, jacy są kluczowi piłkarze w naszej drużynie, jaka panuje tu atmosfera, to również możemy sprawdzić bardzo szczegółowo na oknie dynamiki, ale zanim do tego dojdziemy, my przede wszystkim sprawdzamy obiekty, sprawdzamy, na jakim stadionie gramy. To będzie nam potrzebne do tego, aby ewentualnie ten stadion wypełnić, zobaczyć, jaka jest możliwość jego rozbudowy, w jakim on jest też stanie, jaki jest stan murawy, czy czekają nas tutaj być może jakieś inwestycje, ale również informacje o naszych obiektach młodzieżowych, o systemie szkolenia i wyszukiwania juniorów. Na tym ekranie ogólnym możemy też zobaczyć, czy nasz klub ma jakichś rywali, czy derbowych, czy jakichś rywali takich największych, żeby ewentualnie w naszym kalendarzu potem znaleźć te mecze i wiedzieć, gdzie nas czekają te najtrudniejsze, najważniejsze spotkania, tak jak dla Barcelony z Espaniolem czy z Realem Madryt. Dopiero wówczas możemy wejść szczegółowo, czy powinniśmy wejść szczegółowo w ekran finansów, przejrzeć sobie tutaj przychody, wydatki,
Ale głównymi naszymi oknami powinien być budżet płacowy, żeby zobaczyć, jak z poszczególnymi statusami zawodnicy, jak dużo zjadają nam tych pensji, jakie mamy ewentualne widełki na zatrudnianie nowych zawodników, jakie są zalecane maksymalne wynagrodzenia na poszczególnych etapach, które, jak widzicie, w przypadku Barcelony z dość napiętym budżetem są znacznie ograniczone. To Wam też pozwoli odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie wasze ruchy transferowe w najbliższym oknie będą możliwe, czy ewentualnie będzie trzeba w tym składzie kogoś się pozbyć, czy wręcz przeciwnie, będziemy mieli tam dużo, dużo limitu do wykorzystania. No i oczywiście zobowiązania to bardzo ważny element zarządzania klubem, gdzie widać, no, naszą miesięczną ratę w wysokości 10 milionów euro musimy, no, bardzo, bardzo szybko podsumować razem z naszym ogólnym bilansem i potencjalnymi wpływami do tego budżetu, tak żeby się nie okazało, że stan finansów na koniec roku będzie tak fatalny, że możemy się nie wyrobić. Jest oczywiście ekran prognozy, który nam częściowo może pomóc przewidzieć, jak to się skończy w najbliższym roku oraz za 2 lata, ale tutaj ostrożnie, ponieważ powiadam, że te prognozy niestety nie biorą pod uwagę ani nagród meczowych, czy wpływu spraw telewizyjnych, które możemy uzyskać, jak również, co oczywiste, nie symulują naszych transferów, więc one tak naprawdę przewidują obecną strukturę wydatków, co się wydarzy przy obecnej strukturze wydatków, jeżeli zachowamy tych zawodników w składzie z tymi pensjami, które mają, z tymi klauzulami, które mają pod podpisane ewentualnych podwyżek, jak ten nasz budżet będzie się zachowywał, więc do tych kwot prognozowanych na koniec sezonu zawsze dodawajcie potencjalne nagrody i odejmujcie potencjalne wydatki. Dobrze, kiedy już skończyliśmy ten pierwszy etap zapoznawania się z klubem, z finansami, z celami i z sytuacją sportową, możemy śmiało wejść do naszego sztabu szkoleniowego i zobaczyć, co tu się dzieje. Oczywiście od razu widać tutaj te wygaszone pozycje wakatów, gdzie możemy od razu zobaczyć, którymi pracownikami sztabu możemy uzupełnić nasz sztab, i tutaj szybciutko możemy dawać ogłoszenia od razu na wybrane przez nas pozycje do biura pracy. Możemy również przejrzeć sobie tutaj, przynajmniej bardzo szybko, na tym ekranie podglądu, jakich mamy tutaj pracowników i współpracowników do dyspozycji, jakimi oni dysponują atrybutami i ewentualnie jaką taktyką grają. To może być ważne w przypadku na przykład dyrektora sportowego, czy ta formacja i ten styl gry jest zbieżny z tym, którego będziemy korzystać, tak żeby móc liczyć na jego podpowiedzi, na jego ewentualne transfery czy negocjacje. Poznanie tego całego sztabu szkoleniowego, nie muszę o tym mówić, jest o tyle ważne, że no, musimy przydzielić zarówno trenerów do naszych reżimów treningowych i o tym za chwilę, ale musimy również uzupełnić sztab medyczny, żeby zapobiegać kontuzjom, no i przede wszystkim uzupełnić sztab dotyczący rekrutacji, gdzie, no, kluczowymi postaciami są oczywiście skauci. To, jakich zawodników i jak szybko dostarczą nam do naszej bazy danych w oknie skautingów. Po poznaniu tego sztabu szkoleniowego możemy już wówczas przejść do przydziału ich obowiązków. Na tym oknie ogólnym przydzielamy sobie obowiązki, czyli tutaj tak naprawdę podejmujemy pierwsze decyzje menedżerskie. Po zapoznaniu się z tym stanem posiadania możemy tutaj na każdym z tych okien albo z okna ogólnego, wchodząc w kolejne opcje, albo przechodząc do poszczególnych opcji, tutaj decydować, które z tych obowiązków będziemy przekazywać, które i komu, a którymi aspektami zarządzania klubu, którymi obowiązkami będziemy zajmowali się sami. Dzięki czemu potem na tym widoku ogólnym mamy bardzo fajnie pokazane, nawet policzone, iloma obowiązkami zajmuje się bezpośrednio menadżer, a ile tych obowiązków przekazał do sztabu
szkoleniowego. No i tu ewentualnie, jeżeli jeszcze po wyborze tych wszystkich opcji będziemy mieli jakiekolwiek wątpliwości, możemy śmiało wrócić do okna sztabu, zwolnić jakiegoś trenera, kogoś zatrudnić. Bardzo ważnym oknem są porady i raporty, gdzie w niektórych oknach, jak widzicie, podpowiadają nam się atrybuty, które są oczekiwane od tego pracownika naszego klubu, aby dostarczał on nam te raporty w jak najlepszym, jak najlepsze i o jak najlepszej wartości, ale w niektórych sytuacjach te atrybuty już się nie podpowiadają i tutaj warto by było z powrotem wrócić do ekranu naszego sztabu szkoleniowego i podglądnąć, jak ten Jordi Cruyff będzie się spisywał w roli takiego dyrektora do spraw wypożyczeń i jak on będzie ewentualnie nam te raporty dotyczące wypożyczonych zawodników opracowywał. Po wypełnieniu tego całego okna obowiązków i podziału pomiędzy menadżerem a jego sztabem, możemy już śmiało przejść do analizy naszej drużyny. Tę analizę proponuję zrobić w trzech krokach. Przede wszystkim dynamika. Dzięki temu dowiemy się, jaka jest ogólna sytuacja w klubie, ile mamy grup, w których zawodnicy między sobą kooperują, jak wygląda hierarchia, kto tutaj jest liderem, czy są bardzo wpływowi zawodnicy, ile oni mają, jaką pełnią potem rolę w drużynie, czy mają pewny plac, czy muszą walczyć o to miejsce, kto jest kapitanem, kto jest wicekapitanem, na kim polegać i z czyim zdaniem się liczyć, bo jeżeli ktoś do nas przyjdzie tu z jakimiś żalami, pretensjami, albo będzie chciał odchodzić z klubu, to nasze decyzje i nasze rozmowy z takim zawodnikiem, który jest liderem, czy bardzo wpływowym zawodnikiem i jeszcze dodatkowo znajduje się w głównej grupie towarzyskiej, będą miały wpływ na pozostałą część zespołu. Tu też widać zadowolenie obecne wszystkich zawodników z podziałem na różne kategorie, więc wiemy też, czy są zadowoleni z tego, jak klub się sprawdza, jak wyglądają treningi, jak dany zawodnik jest traktowany, ale przede wszystkim, czy jest zadowolony z czasu gry. No i wówczas możemy, tak jak to zwykle w klubie na początku, jak widzicie, to morale nie jest tutaj najwyższe, ale one stopniowo się będzie poprawiać w zależności od tego, jak to zgranie zespołu się poprawi, no i będzie wzrastać poparcie dla menadżera. Kodeksem postępowania nie musi Musimy się zajmować, to okno wyskoczy wam samo. W odpowiednim momencie zarząd was poprosi o ustalenie tego kodeksu postępowania, czyli za co karzemy zawodników, jak surowe są te kary i jak szybko one mają następować. Tak samo nie musicie się martwić z zebraniem zespołu, bo o to zebranie sam zarząd was poprosi. Natomiast już po zapoznaniu się z tą dynamiką zespołu możemy śmiało przejść do ekranu składu i tutaj bardzo pomocne jest oczywiście ekran takich widoków ogólnych, który nie dość, że przyniesie wam informacje o pozycjach, wieku, ale również o tym, jak nasz asystent ocenia tych zawodników, ich potencjał, ich umiejętności, ale zobaczymy też morale, ocenę ich treningu, ich gotowość do gry, ale również oceny ich ostatnich występów z najważniejszymi parametrami, jaki mają uzgodniony czas gry, ile zarabiają, jaka jest ich szacowana wartość. To jest podstawowe okno, dzięki którym możemy zarządzać zespołem na co dzień, podejmować decyzje. Natomiast pierwsze kluczowe decyzje dotyczące taktyki polecam okno statystyk, na którym od razu będzie widać, jak ci zawodnicy do tej pory się spisywali, kto zawodzi, kto tej drużynie dostarcza punktów, a kto jej zabiera. No i spędziwszy na tych ekranach pewnie po kilkadziesiąt minut minimum, będziemy mogli już wyrobić sobie mniej więcej opinię o tym, ilu mamy napastników skrzydłowych, środkowych, obrońców, bocznych, etc., etc., czy mamy w środku pomocy więcej zawodników o charakterystyce defensywnej czy ofensywnej i możemy zacząć powoli budować nasz etos taktyczny, nasz styl, nasz sposób budowania tej drużyny, korzystając albo z gotowych
schematów, albo budując tę taktykę od początku po swojemu. Zbudowawszy taką taktykę, będziemy mogli już powolutku przydzielać zawodników na te pozycje. Możemy też skorzystać z porady naszego trenera i wtedy tak naprawdę będziemy mieli już komplet informacji dotyczących tego, czego się od nas oczekuje, jakie są warunki gry, jakimi zawodnikami dysponujemy i w jaki sposób chcemy grać, na których pozycjach mamy tych zawodników lepiej ustawionych, na których gorzej, i to jest najlepszy moment, aby przejść do okna transferów, czyli w miejsce, gdzie przede wszystkim od razu dowiemy się, co nas czeka w najbliższej przyszłości, kto do nas przychodzi albo kto do nas odchodzi, jakie decyzje zostały już transferowe podjęte przed naszym przyjściem. Głębiej do historii możemy się cofnąć, przeglądając historię transferów, ale tutaj w transferach możemy też zobaczyć, jakie klauzule mają podpisani nasi zawodnicy. To może mieć szczególne znaczenie w przypadku takich zawodników, których chcemy niedługo sprzedać, albo zawodników, którzy od nas odeszli i już u nas nie grają, a nadal obowiązują jeszcze jakieś klauzule, z których możemy korzystać, tak jak na przykład Jerry Mina. Zgodnie z umową Barcelona może odkupić tego piłkarza za 54 miliony euro, więc warto wtedy, jeżeli na przykład brakowałoby nam tutaj takiego środkowego obrońcy, zastanowić się, czy nie warto tego zawodnika z Evertonu odkupić, bo ta jego klauzula gdzieś tutaj powinna być. Jeżeli złożymy ofertę transferową, no w tym oknie nie możemy robić transferów, ale gdybyśmy złożyli ofertę transferową za tego zawodnika, to na pewno ta klauzula 54 miliony by się pojawiła. I potem jeszcze możemy zajrzeć sobie w aktualne wypożyczenia, które widać w oknie naszego centrum szkolenia. Dzięki temu widzimy, którzy zawodnicy są na wypożyczeniach i których ewentualnie możemy ściągnąć. Niestety te pierwsze wypożyczenia, jak startujemy z FM-em w nowej karierze, najczęściej są bez klauzuli wcześniejszego powrotu, więc przynajmniej zyskujemy informacje o zawodnikach, którzy grają poza klubem i z których w najbliższym czasie nie będziemy mogli skorzystać, ale mamy też datę ich powrotu do klubu, dzięki czemu łatwiej nam już powolutku przyzwyczajać się do tego, jak to wygląda. No i potem już możemy szczegółowo zagłębić się w poznawania historii i atrybutów tych zawodników, analizować ich atrybuty, również rozegrane mecze, przebieg kariery, czy od dawna grają w naszym klubie i można już na nich polegać, czy dopiero dołączyli i będą się aklimatyzowali i poznawali z kolegami. Ale również, co nie mniej ważne, możemy tutaj ustawić sobie na przykład ich kontrakt, żeby od razu widać, kiedy on wygasa, jakie ma podstawowe klauzule. To oczywiście wszystko jest dostępne również po wejściu w profil zawodnika. No i wtedy już zagłębiamy się w szczegółową analizę, żeby zobaczyć, czy nasze wstępne plany, nasze wstępne decyzje i wstępne rozpoznanie nie powinno zostać skorygowane o jakieś informacje dotyczące na przykład klauzul minimalnych, premii albo innych klauzul, które zawodnik ma w swoim kontrakcie. Jak również możemy przejrzeć tutaj na okranie rozwoju i taktyki, ile meczów na której z pozycji rozegrał, jak zachowuje się i jakie nogi ma mocne, jak dobrze zna tę taktykę, którą już żeśmy ustawili, ale możemy również przejrzeć raporty i dowiedzieć się od naszych skautów o pewnych rzeczach, które z samych atrybutów nie wynikają, czyli na przykład, że zawodnik nie wykazuje wahań formy i utrzymuje równy, stały, dość stabilną formę, czy lubi grać w meczach o dużą stawkę, czy nie. I też wskazówki i podpowiedzi
dotyczące tego, czy dobrze adoptuje się, dobrze odnajduje się w równej grupie w szatni, czy na przykład nie powinien indywidualnie czegoś trenować. Kiedy już poznamy tych wszystkich zawodników, no powinniśmy jednak zapoznać się z naszym zespołem rezerw. Powinniśmy sięgnąć teraz do drużyny B albo do drużyny U21, w zależności od tego, jaka to liga. No i poznać tych, którzy są na bezpośrednim zapleczu. Najczęściej to są zawodnicy, którzy nie zasługują na grę w pierwszym składzie, ale może się okazać, że wasza ocena ich umiejętności będzie inna, szczególnie jeżeli z tych rozegranych meczy, z przebiegu kariery, czy właśnie z klauzul kontraktowych może wynikać, że powinni oni zasłużyć na dołączenie do pierwszej drużyny, co też może zaowocować w przypadku młodych zawodników im szybszym rozwojem. No i oczywiście poznawszy ten zespół, przeanalizowawszy jego skład, tutaj mamy też podgląd jego dynamiki, możemy też zajrzeć w to, jaką taktyką grają, możemy też zajrzeć do okna treningów, żeby zobaczyć, jak mają treningi poustawione. Tu w te wszystkie elementy sami zresztą możemy ingerować, przydzielając tu obowiązki samemu sobie albo wybranym współpracownikom, ale możemy też zdecydować, że będą grali jednak naszą taktyką, a nie taktyką, którą wybierze im ich menadżer, który no bardzo często w tych kwestiach ma jakieś swoje, jak widzicie, preferencje odmienne od naszych. Potem te same dokładnie kroki wykonujemy ze sztabem naszych piłkarzy juniorskim, w przypadku Barcelony U19, ale to często jest jakieś U18, czasem nawet U17, przeglądając no, tych zawodników, którzy mają największy potencjał, ale też którzy no, umiejętnościami już zbliżają się do drugiej, a może nawet pierwszej jedenastki, bo no, czasami potrafimy tutaj znaleźć naprawdę perełki. No, a przede wszystkim sami potrafimy tutaj zdecydować, że szczególnie jeżeli naszą drużyną juniorów jest U19, że już jakiś 19-latek zasługuje na to, aby go promować wyżej. Tym bardziej, że no, jak wiecie, jak pamiętacie, bardzo często w tym składzie są właśnie 19-latkowie. A ci już powinni mniej trenować, więcej grać, więc lepiej nawet takiego zawodnika wypożyczyć, poszukać mu klubu, w którym zacznie grać regularnie, niż trzymać go nadal w składzie juniorskim. No, nie da się przejść dalej bez oczywiście mojego ukochanego centrum danych. Przejmując nowy zespół, jesteśmy zmuszeni ten krok ominąć, bo nasze statystyki pojawią się tutaj po trzech meczach ligowych, więc musimy zagrać w trzech meczach ligowych, aby zacząć oglądać tutaj statystyki, naszą dyspozycję na tle rywali, to czy w defensywie, czy w ofensywie poszczególne parametry i statystyki spełniają nasze oczekiwania i gdzie się należy poprawiać, na których zawodników, czy wręcz na które formacje, czy na które elementy naszej taktyki zwracać uwagę. Ale do tego czasu możemy tutaj już śmiało rozbudować nasz staw analityczny, bo też pamiętajcie o tym, o czym często wielu graczy zapomina. Im więcej mamy analityków, im są oni lepsi, tym więcej również statystyk jest dostępnych. To nie chodzi tylko o czas czy o dokładność tych statystyk, ale przede wszystkim o ich zakres. Najlepsze sztaby analityczne dostarczą Wam komplet wszystkich możliwych parametrów, statystyk i kategorii, które będą analizowane w tych podstawowych, niżej notowanych klubach o ubogim sztabie niezbyt dobrych analityków. Pojawią się tylko podstawowe dane dotyczące podań, strzałów, celności, ruchu zawodników i tyle. Wtedy, mając już komplet tak naprawdę informacji o naszym składzie, możemy śmiało wrócić do okna naszej taktyki. No i nie tylko dokonać pierwszych zgrubnych korekt, takich jak ustawienie właśnie stylu gry, szerokości podań i wszystkich faz przejścia, ale również tego, w jaki sposób będziemy bronić. Ale możemy też, wykorzystując poszczególne umiejętności zawodników, takich jak na przykład Ansu Fati,
szuka wolnych stref, plasowane strzały, odgrywa sklepki, często atakuje piłką, schodzi z piłką z lewego skrzydła. Wtedy możemy na przykład zdecydować o tym, że wydamy mu tutaj inne polecenia indywidualne, albo wręcz w innej roli go tutaj ustawimy, każąc mu jednocześnie, wykorzystując jego umiejętności, również to, aby na przykład grał krótsze podania, podejmując jednocześnie więcej ryzyka i na przykład szukał gry, skoro rzeczywiście ma w tym swoim etosie, w tych swoich ulubionych zagraniach poszukiwanie wolnych stref, no to niech ich szuka, dzięki czemu możemy rzeczywiście lepiej wykorzystać umiejętności indywidualne piłkarzy. Potem już tylko treningi, potem już tylko reżimy treningowe. Możemy je oczywiście powierzać naszym sztabowcom, ale ci z Was, którzy chcą sami decydować o tym, którymi taktykami, którymi elementami treningu nasz zespół powinien się zająć, w których elementach jest słabszy, które elementy powinien podciągnąć, z czym sobie jeszcze nie dajemy rady, albo na przykład tak jak na początku pracy z naszą drużyną, no dobrze jest rzeczywiście szybko poznać taktykę, szybko zgrać tę drużynę, no i wtedy takie na przykład trening zgrania, jak widzicie, poprawia tu znajomość taktyki i zgranie zespołu, więc no takiego zgrania na początku w drużynie, nawet jeżeli przejmujecie zespół w środku sezonu, powinno być więcej, ale pamiętajcie też o tym, że dla waszego zgrania i dla tego, jak drużyna ze sobą współpracuje, bardzo ważne jest trenowanie więzi zespołowej, którą możemy raz w tygodniu tylko użyć i ona tu już jest użyta, dlatego tutaj mamy ją wygaszoną, ale działalność społeczna również, zobaczcie, poprawia atrybuty współpracy i nieznacznie wzrasta zgranie zespołu, więc no, zastanówcie się, czy zamiast odpoczynku nie puścić ich jednak na taki trening działalności społecznej, żeby to zgranie jeszcze szybciej wzmocnić i podbudować. Oczywiście we wczesnym okresie treningowym możemy tutaj przygotowywać sobie albo wręcz wgrywać takie niestandardowe reżimy, z których sporo ja również sam poukładałem, dzięki czemu możemy mieć już tu takie gotowce i na ekranie wtedy kalendarza pojawia nam się to, te wszystkie reżimy, które ustawiamy sobie w określonym tygodniu, możemy wtedy z nich od razu korzystać, możemy od razu też pewne scenariusze realizować. Zwracam tylko uwagę, że bardzo często podczas ustawiania takich reżimów i ich edytowania zapominacie o tym, żeby je zapisać, a potem no, jest kłopot z wyborem tych reżimów w tym głównym oknie, bo one nie są zapisane i nie możemy z nich korzystać, choćby potem w takim oknie kalendarza. One się potem po prostu tu nie pojawiają. Zapisany reżim jest, od razu można z niego korzystać i od razu ustawić drużynie, co będzie widać na tym ekranie kalendarza, który możemy, jak widzicie, planować z dużym wyprzedzeniem do przodu. Potem oczywiście podejrzyjcie sobie zawsze podział waszych grup, który jest z reguły bardzo jasny, ale możecie tutaj również dodawać zawodników z rezerw czy z U19, żeby szczególnie ci najlepsi trenowali już ze starszymi kolegami i poprawiali swoje zgranie. To też pozwala potem ustawić mentoring, o którym należałoby potraktować go osobnym poradnikiem. Tym niemniej bardzo ostrożnie i znając te zasady mentorowania i pracy ze starszymi kolegami, możemy tutaj rzeczywiście młodszych zawodników, takich jak na przykład Alejandro Bardet, pełen werwy, młody zawodnik trenujący z Busquetsem, na pewno przejmie więcej tych cech perfekcjonisty od niego, ale również i zacznie rozwijać swoje atrybuty trochę szybciej. No i oczywiście trening indywidualny, tutaj już
już praca z każdym zawodnikiem z osobna, przydzielanie mu ról, na pewno w pierwszym okresie najlepiej ustawić ich w tych rolach, których używamy w taktyce, żeby to ich znajomość taktyki, a przede wszystkim pozycji, roli i funkcji, z której mają korzystać, no, żeby jak najszybciej wzrastała. Bo na początku, jak widzicie, jest ona dość niska, ale możemy też rozwijać tu poszczególne czy stałe fragmenty gry, czy różne atrybuty, korzystając albo i nie z ekranu podpowiedzi naszych sztabowców. Odpoczynek to jest ekran, w którym nasi fizjoterapeuci podpowiadają, z jaką intensywnością powinni zawodnicy trenować, posiadając określone poziomy kondycji. To możemy również sami przypisywać, ale możemy dzięki temu szablonowi potem, korzystając z porady naszego fizjoterapeuty, dostosować intensywność tych treningów jednym kliknięciem do podpowiedzi naszego głównego fizjoterapeuty. Dlatego też ważne, aby tym fizjoterapeutą był ktoś dobry. No i wtedy wydawałoby się, że już możemy wciskać spację, już przydzieliwszy trenerów, przydzieliwszy zawodników, wybrawszy taktykę, możemy już śmiało patrzeć w kalendarz ku pierwszemu naszemu sparingowi albo meczowi o punkty, jeżeli przejmujemy drużynę w środku sezonu, ale nic bardziej mylnego, ponieważ uwaga, mamy tutaj okno planeru zespołu, gdzie FM w końcu dał nam narzędzie, w którym możemy spokojnie i śmiało zobaczyć na matrycy doświadczenia wszystkich naszych zawodników pierwszej jedenastki, na jakim etapie rozwoju i kariery się znajdują. Czy jeszcze przed nimi kilka kroków, które mogą wykonać i trzeba im w tym pomóc? Czy są tuż przed przełomem, przed wejściem na taki pik, kiedy mogą zrobić jakiś duży krok naprzód, czy są już raczej u szczytu kariery i tylko patrzeć, aż ich parametry, ich statystyki zaczną spadać? No i wreszcie, czy mamy już do czynienia z takimi zawodnikami, którzy są raczej po drugiej stronie tęczy i dając jeszcze doświadczenie i dając swojej drużynie oparcie, będą powoli z tej sceny schodzić i trzeba dla nich powoli szukać zmienników. Dlatego tutaj już na ekranie defensywnego pomocnika przy takim Busquetsie powinniśmy szukać wśród jego, jak widzicie, następców na tych pozycjach, zawodników, którzy mogą ewentualnie go w najbliższym czasie zastąpić. Kto to jest, czy da radę, czy uniesie ten ciężar odpowiedzialności, czy będzie mógł w przypadku, kiedy Busquetsa zabraknie, poprowadzić nasz klucz do dalszych sukcesów. I tutaj możemy już planować, możemy przeglądać statystyki, grając na danej pozycji albo na danej roli. Możemy też prosić asystenta o sugestie, możemy dodawać zawodników z pierwszego, drugiego czy składu, czy nawet z juniorów, i możemy nawet wykorzystywać, jak widzicie tutaj, różne pozycje, więc możemy zechcieć na przykład zobaczyć, żeby jakiś nasz środkowy obrońca z drużyny B pojawił się tutaj jako potencjalny następca, bo dostrzegamy w jego atrybutach i w jego potencjale możliwość przekwalifikowania go na tę pozycję. To też możemy planować sobie na następny sezon, dzięki czemu z tego okna, jak widzicie, znikają nam zawodnicy, którym kończą się kontrakty. No i dwa sezony do przodu. To okno pozwala nam na każdej pozycji tak naprawdę szybciutko znaleźć tutaj słabe nasze punkty, te miejsca, w których rzeczywiście za chwilę będziemy mieli kłopot, tak jak na lewej obronie z całą pewnością Barcelona taki kłopot będzie miała. No i zastanowić się, że w przyszłym sezonie i za dwa lata już będziemy mieli tylko Serginho Desta na tej pozycji, więc albo trzeba zastanawiać się nad szybkim rozwojem Alejandro Balde, albo nad kontraktem Jordiego Alby czy Marcos Alonso, którym pewnie te kontrakty za rok jednemu, a za dwa lata drugiemu wygasają i będzie nam tutaj dość pusto. Dzięki temu możemy też szybciutko wyznaczyć priorytety rekrutacji,
rotacyjne na tych wszystkich pozycjach. Przełączamy się też na ekran, przełączając się na ekran całego zespołu, widać mniej więcej teraz bardzo ładnie całą drużynę, nic nie trzeba przewijać. Możemy tutaj ukrywać ten zespół, przechodzić do planera albo przechodzić do pełnego widoku. I możemy również zapisywać te plany, kopiując je na kolejne sezony, korzystając z tego, że będziemy mieli już tutaj na każdej pozycji bardzo dobrze ustawioną hierarchię, łącznie z dwoma najbliższymi sezonami, dzięki czemu wiemy, że możemy tworzyć nowy priorytet na tej pozycji, szukając zawodników o jakichś minimalnych, na przykład umiejętnościach w określonym wieku, w określonych rolach i ustawiając ten priorytet jako najwyższy, bo to będzie nasz cel na najbliższy sezon i nasze największe zadanie, które potem od razu widzimy w oknie scoutingu, że taki priorytet dla scoutów od razu się pojawia i mogą oni działać. Kiedy już te wszystkie priorytety ustawimy, kiedy nasi skauci mają przydzielone zadania przez nas czy przez naszych sztabowców, nadchodzi piękny, upragniony, jedyny w swoim rodzaju moment, w którym możemy nacisnąć spację. I wtedy na kolejnych ekranach będą Wam się już pojawiały podpowiedzi zarządu, podpowiedzi samej mechaniki gry, która będzie właśnie Wam mówiła o wygasających kontraktach, o tym, że trzeba wybrać taktykę, o tym, jak wygląda profil Waszych kibiców, jakie są ich oczekiwania, jaka jest właśnie strategia etos klubu, jak wyglądają przygotowania do sezonu, być może możemy jakiś sparring zaplanować, może możemy popracować nad innymi elementami na treningach, być może możemy wysłać zespół na jakieś zgrupowanie. Dostaniemy informacje o kontuzjach i o tym, jakie są zasady wyboru składu i desygnowania zawodników w La Lidze. Część tych informacji już będzie nam niepotrzebna, bo wykonamy te czynności w poprzednich krokach, ale część będzie dla nas bezcennym przypomnieniem, bezcenną wskazówką do tego, że jeszcze o czymś żeśmy zapomnieli, jeszcze coś możemy poprawić, jeszcze gdzieś możemy zajrzeć. Jak wiecie, tych miejsc we FEMie jest bez liku. To musiał być długi poradnik, to musiało być długie spotkanie, ale mam nadzieję, że dzięki temu bardzo szybko będziecie umieli przejść kolejne kroki w takim układzie 12 kroków przed spacją, co polecam, żeby nie być potem zaskoczonym, żeby nie być zdezorientowanym, a przede wszystkim, żeby znać odpowiedzi na wszystkie pytania już na waszej pierwszej konferencji prasowej. Kciuki w górę dla Was, życzę powodzenia i dajcie znać w komentarzach, o czym pan Petrow zapomniał, obejmując nowy klub. Cześć, dzięki.